życie świętej Marii Goretti to 12 lat niespełna życia analfabetki, życia dziewczynki, która została ochrzczona, poszła do pierwszej komunii i została zamordowana. Więc na pozór 30 sekund wystarczyłoby, żeby stracić jej życie. Ale jest w tym życiu ogromne bogactwo, z którego czerpie się od 120 lat nieustannie. Jest tam kontekst wielkiego ubóstwa, wielkiego napięcia, wielkiej mądrości i roztropności. I jest to historia, w której jest miłość, która przetrwała barierę śmierci i która wyciągnęła jej własnego mordercę z głębokiego zagubienia i z głębi lochu, czyniąc go człowiekiem pobożnym. A potem to samo Święta Maria robi z wieloma różnymi ludźmi. I myślę, że ta książka będzie pomocna dla wielu ludzi, a jednocześnie myślę, że jest dosyć lekturą ciekawą, może chwilami nawet wciągającą.